Czy zdarzyło Wam się czytać książkę, oglądać serial, oglądać film, który Was nie interesował, nudził, denerwował, drażnił, ale kontynuowaliście czytanie bądź oglądanie tylko dlatego, że już zaczęliście i chcieliście być konsekwentnym i dotrwać do końca? Dziś opowiem o regule konsekwencji, która w bardzo dużym stopniu występuje w naszym życiu, a z której warto sobie zdawać sprawę. Do opowiedzenia o tym zmobilizowały mnie Wasze pytania o to, gdzie jest zebra. Dlatego pojawiam się dzisiaj w koszulce z zebrą i nie, no dobra, pokażę tą zebrę. Zebrę Teresę. Uprzedzając Wasze też pytania, które się pojawiły, czy ta zebra ma jakieś znaczenie? Zebra pojawiała się w wielu odcinkach. Nie ma żadnego znaczenia. Po prostu zebra towarzyszy mi już od jakiegoś czasu na blogu, podczas różnych sesji zdjęciowych. Zaczęłam też ją eksponować w filmach, ale tak naprawdę nie stoi za tym żadna symbolika w stylu: czy zebra jest biała w czarne paski? Czy czarna w białe? Nic nie jest takie oczywiste. Mój kanał na YouTubie również. Albo mogłam postawić tu zwykłego konia, ale nie. Postawiłam zebrę, takie egzotyczne zwierzę, bo jestem tak samo, tak bardzo oryginalna i niebywała jak ta zebra. Zebra to takie dwuznaczne, może być zwierzęciem, a może być przejściem dla pieszych. Nie, więc nie, to nie stoi żadna symbolika, po prostu tak przypadkiem weszło. Ale co ciekawe, na początku, kiedy zaczęłam kręcić filmy, czyli kilka miesięcy temu, tak sobie wymyśliłam, że będzie bardzo fajnie, jeżeli mój stół będzie przyozdobiony. Chyba tak, zaczęłam od Bolesławca, zebra oczywiście była. Potem pamiętam, że zaczęłam dodawać jeszcze więcej. Tam w pewnym momencie pojawił się dzbanek, jakieś imbryki z Bolesławca. Jeden kwiatek, drugi kwiatek. Pamiętam nawet jakiś jeden odcinek, gdzie w ogóle już prawie, że mnie nie było widać za tymi gadżetami. Jeszcze miałam takie mega kręcone włosy. I teraz jak na to patrzę, to wydaje mi się to trochę śmieszne. Ale to dlatego, że w pewnym momencie pomyślałam sobie: nie, a teraz będzie czysto. Nic nie będzie na stole. No dobra, już Teresę zostawię. A propos, wiesz jak wiele nie wiesz, to autorem tych słów był Sokrates i właśnie jedna z metod. Wracając do rozpoczętej książki, serialu, filmu, bardzo dużo osób będzie kontynuowało czytanie bądź oglądanie pozycji, która wcale ich nie interesuje. Otóż mamy dziwne przekonanie, że bycie racjonalnym to między innymi bycie konsekwentnym, co dobrze obrazuje powiedzenie: jeżeli powiedziałeś A, powiedz B. Tymczasem to dążenie do bycia konsekwentnym często może nas wprowadzać na manowce, bo zaczynamy robić coś wbrew sobie, tracimy czas. No, ja na przykład powiem Wam, że akurat w kwestii książek i filmów zawsze mam tak, że jeżeli coś mnie nie interesuje, odkładam to na bok, nawet jeżeli wydam na to pieniądze, tak, kupię książkę, kupię bilet do kina, zdecyduję się na jakiś serial, to jeżeli zaczyna mnie nudzić i nużyć, po prostu przerywam. Daję może jeszcze trochę szansy, tak, na przykład, no dobra, jeszcze jeden odcinek, albo dobra, jeszcze 10 stron, ale nie jeszcze 200 stron, albo jeszcze 8 odcinków, cały sezon. Nie. Bo wiem, że jest tyle innych pozycji, które mogą mnie zaintrygować, że wolę sięgać po nie. Konsekwencja bardzo porządkuje nam życie i świat i naprawdę ma duże znaczenie, tak? Czyli w konsekwencji tego, że jesteśmy rodzicami, mamy określone obowiązki. W konsekwencji tego, że chodzimy do pracy, że zadeklarowaliśmy się, że będziemy wykonywać różne zadania, wykonujemy je. W konsekwencji tego, że jesteśmy w związku, jesteśmy, też zachowujemy się w określony sposób. Powiedzmy, jesteśmy wierni, uczciwi. Konsekwencja na pewno nie zasługuje na krytykę. Jest jak najbardziej sensowna, tylko że warto, żeby nie wpadać w tę pułapkę konsekwencji. Reguła zaangażowania jest bardzo często wykorzystywana w handlu, dlatego warto zdawać sobie sprawę z jej istnienia. I nazywa się techniką niskiej piłki.
Polega to na tym, że przedstawia się niezwykle atrakcyjną ofertę, czyli tak jakby rzuca się piłkę nisko, czyli łatwo ją złapać. Kiedy człowiek już ją łapie, czyli się zaangażuje i na przykład przyjdzie do sklepu, kliknie na stronę i tak dalej, to okazuje się, że ta oferta nie jest już aż tak bardzo atrakcyjna. Ale bardzo często zdarza się tak, że skoro już konsument, klient złapał tę piłkę, to on już ją będzie trzymał. Natomiast gdyby się wyszło od mniej atrakcyjnej oferty, czyli rzuciłoby się tę piłkę wysoko, to on raczej by się nie podjął jej złapania. Przykładowo to są te wszystkie sytuacje, w których przychodzimy do sklepu skuszeni promocją i nagle okazuje się, że te wszystkie ceny, które były w ulotce promocyjnej czy w reklamie, tak naprawdę są cenami netto i trzeba doliczyć VAT 23%. Albo, że ta wycieczka wspaniała do innego kraju to tak naprawdę nie zawiera biletu lotniczego. Albo, że ten lot nie zawiera bagażu. Albo, że ten samochód tak naprawdę nie ma klimatyzacji i jeszcze czegoś. W każdym razie bardzo często... Jako że wydaje nam się, gdzieś mamy w głowie wdrukowane to, że bycie konsekwentnym oznacza bycie racjonalnym, to wydaje nam się, że już skoro ponieśliśmy pewną energię w postaci na przykład przyjścia do sklepu lub zainteresowania się ofertą, to już warto być konsekwentnym i już, no już nie będę dziadem i nie będę żałował tych 23% albo no dokupię tą klimatyzację. No, no już tyle energii w to włożyłem. Bardzo ciekawy eksperyment został przeprowadzony w latach 60. Mianowicie dwóch badaczy poprosiło badane osoby, do których zapukano do domów, w których o to, żeby postawili w oknach swoich samochodów małą taką tabliczkę z napisem bądź ostrożnym kierowcą. Oczywiście to było uzasadnione, że to jest kampania społeczna mająca na celu uwrażliwienie ludzi na to, jak ważne jest jeżdżenie samochodem bezpieczne i że przecież wszystkim nam powinno na tym zależeć. Oczywiście ludzie zgodzili się, no bo już bez przesady, no przecież to żaden problem, żebym postawił taką małą tabliczkę, tak? A ja jestem kierowcą, ja jestem przechodniem, ja jestem współpasażerem i zależy mi na tym. 2 tygodnie później ci sami badacze wrócili do tych samych ludzi i poprosili ich o to, żeby w ramach następnego etapu kampanii społecznej postawili na swoich podwórkach wielki i dodajmy szkaradny billboard z takim samym napisem bądź ostrożnym kierowcą. Wyobraźcie sobie, że aż 75% osób zgodziło się na to. Zgodziło się na to, żeby na swoich podwórkach postawić wielki billboard. Dlaczego? Dlatego, że te małe tak, które było pytaniem do tej małej tabliczki, było tak naprawdę tylko robieniem gruntu pod wielkie tak dla wielkiego billboardu. Czyli wypisz, wymaluj technika niskiej piłki. Natomiast gdy badacze jako pierwszą prośbę wystosowali tę o billboard, czyli do wybranej grupy ludzi zwrócili się od razu z prośbą o billboard, to wiecie, ile osób się zgodziło na to? Tylko 1%. Dlatego bardzo warto uważać, o co nas i kto prosi. Na przykład mój tato miał taki żart, w którym mówił, mogłabyś stać? Ale dlaczego? No proszę, weź stań na chwilę, dobra? Wstawałam. A skoro już stoisz, to możesz mi zrobić herbatę? Konsekwencja nie jest zła. Nie, konsekwencja porządkuje nam rzeczywistość, sprawia, że czujemy się bezpiecznie, wiemy czego się spodziewać i absolutnie nie zamierzam jej demonizować. Ale starajmy się być czujni i obserwować, czy aby przypadkiem konsekwencja nie staje się naszym celem nadrzędnym. I gdy robimy coś tylko po to, aby być konsekwentnym, nie zważając na to, czy coś daje nam przyjemność, radość albo jakieś inne profity, to czy aby nie warto się temu przyjrzeć? Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, gratuluję. No bo jeżeli wśród Was byli ci, którzy po minucie czy dwóch
oglądania mojego filmu po prostu przerwali ten film, no to ja bardzo im gratuluję, no bo jeżeli przerwali, to znaczy, że się na przykład nudzili i pomyśleli, po co ja będę kontynuował film jakiejś irytującej dziewczyny z zebrą. No mam nadzieję, że takich nie było wielu, jeżeli byli, to oni już tego nie słyszą, więc cóż, nie dowiedzieliście się o technice niskiej piłki. Ktoś do nich kiedyś przyjdzie z prośbą o tabliczkę i oni nie obudzą się, kiedy będą mieli billboard na podwórku. A wy nie, bo wy wiecie. Dziękuję, że oglądaliście film. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Komentujcie. Nie żałujcie łapek w górę. To też jest, myślę, taki element angażujący. No dobra, pa!